Po przerwie jest kworum, mamy 13 radnych w sali. Przechodzimy do podpunktu L. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi lubartowskiemu. Pan burmistrz, proszę bardzo, prowadzenie. A przepraszam bardzo jeszcze, panie burmistrz, w sprawie porządku. Przepraszam bardzo. Proszę państwa, podjęliśmy taką decyzję i proponujemy w ramach przewodniczących klubów, proponujemy również państwu, to wymaga przegłosowania, zmianę porządku polegającą na tym, że wycofalibyśmy dzisiaj z porządku obrad punkt 7 odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, które to odpowiedzi zostały udzielone na następnej sesji przez pana burmistrza. Natomiast dziś kontynuowalibyśmy bez tego punktu obrady i udałoby się może skończyć szybciej. Czy wobec tego, ponieważ zmiany w porządku muszą być przegłosowane ze względu większością głosów, chciałbym zapytać państwa, kto z państwa jest za wykreśleniem tego punktu z porządku obrad dzisiejszej sesji? Proszę podnieść rękę. Dziękuję jednogłośnie. Przepraszam, kto jest przeciw? Jedna osoba, kto się wstrzymał? Jedna osoba, przepraszam. Obecnych na sali jest 19 osób. 18, przepraszam. Tak? 18 osób, czyli mamy jedna osoba przeciw, jedna się wstrzymała, a więc 16 głosów. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Rozpatrujemy kwestię pomocy finansowej powiatowi lubartowskiemu. Jest to projekt uchwały związany z zamiarem realizacji drogi powiatowej w obrębie miasta Lubartów na odcinku od torów do obwodnicy. Ten temat był już wcześniej omawiany w kontekście zamiaru sięgania po pieniądze zewnętrzne powiatu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, ponieważ powiat stracił nadzieję, że te pieniądze uzyska. Nastąpiła propozycja do miasta, abyśmy to budowali ten odcinek wspólnie. Dotychczas naszym zamiarem była pomoc powiatowi do 25% wartości. Natomiast teraz powiat proponuje, aby nasz udział był do 50% wartości, nie mniej, żeby to nie była kwota wyższa niż 682 436 zł, tak jak jest zaprojektowane w naszym budżecie. Droga miałaby, czy zadanie miałoby polegać na budowie, przebudowie chodnika do torów kolejowych od ulicy 3 Maja, następnie od przejazdu do drogi kolejowej 19. Planowany jest ciąg pieszo-jezdny po stronie północnej szerokości 2,5 metra, 1,5 metra ścieżka rowerowa i 1 metr chodnik. Następnie jezdnia po południowej stronie z pasem poszerzonym o 1,5 metra z przeznaczeniem na ruch rowerów i po lewej stronie, z południowej stronie byłby wykonany chodnik, ciąg pieszy z kostki o szerokości 2 metrów. Tak wyglądała konstrukcja przebudowy. Występuję z prośbą do Wysokiej Rady o podjęcie tej uchwały. Pomimo tej ciągłej nieproporcjonalności pomocy pomiędzy samorządami, ale sprawa jest tak ważna dla naszych mieszkańców, dojście do cmentarza, ruch i jakość tej nawierzchni na odcinku właśnie do drogi S19 przymusza nas do tego, żebyśmy partycypowali, żeby ta droga została zmodernizowana. I chciałbym jeszcze jedną taką kwestię techniczną. Proszę państwa, komputer przekręcił nazwę, więc kieszkówka tam w jednym paragrafie jest RZ, paragrafie czwartym. A potem w dwóch przypadkach w paragrafie czwartym i w uzasadnieniu przez S. Także proszę R. S poprawić na R. Kieszkówka, nie kieszkówka. Wrzuciliśmy komputer.
bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie i na wstępie bardzo proszę przewodniczących komisji o przedstawienie opinii. Komisja Budżetowa i Inicjatywy Gospodarcze. Komisja pozytywnie zaopiniowała, 5 głosów za, 1 osoba się wstrzymała. Dziękuję. Komisja Planowania Przestrzennego Budownictwa. Komisja Planowania Przestrzennego jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie uchwałę. Dziękuję. Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Budownictwa. 5 głosami za, 1 wstrzymała. Dziękuję. Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego. Dziękuję. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo, Pan Obleski. Szanowni Państwo, ja mam, oczywiście popieram projekt tej uchwały, tak jak pozostałe członkowie komisji. Nie mam sprawy wątpliwości, mam tylko prośbę do Pana Burmistrza, żeby jako urząd, jako przewodniczący dopilnował właściwego oznakowania pasa drogowego ze ścieżki rowerowej, tak żeby rowerzyści poruszający się tą drogą jako drogą główną nie musieli występować pierwsze przejazdu samochodem, gdyż jak zgłoszę drogę, jak ma miejsce w dalszym ciągu tej drogi powiatowej za torami kolejowymi, za obwodnicą. Tam jest po prostu też niewłaściwie oznakowane. Taka prośba przy okazji, żeby tego dokonać. Dziękuję. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś? Proszę bardzo, Pan Radny Polichańczyk. Ja mam pytanie do Pana Burmistrza. Chodzi mi o, bo tam jest napis 50%, ale kwota wychodzi około 7, nie więcej niż 50%. Co się zdarzy, jeśli ta wartość kosztorysowa, wykonawcza będzie niższa niż kosztorysowa? Rozumiem, że cały czas oferujemy 50%. Okej, to tylko chciałbym tą wątpliwość wyjaśnić. Jest kwota, ale nie więcej niż 50%. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi lubartowskiemu? Proszę podniesienie. Dziękuję. Jednogłośnie 19 radnych. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. I ostatni projekt uchwały na dzisiejszej sesji. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie usługi za fabryką. Proszę bardzo, Pan Burmistrz Szymiński. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Zostałem przez Pana Burmistrza Wodzieckiego upoważniony do wprowadzenia do tego projektu uchwały. Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numer 160/2 o powierzchni 1102 m2, numer 161/2 o powierzchni 1897 m2, numer 162/2 o powierzchni 986 m2, numer 153/10 o powierzchni 260 m2, 153/11 o powierzchni 420 m2, numer 153/12 210 m2, położonych w obrębie 8 za fabryką. Łączna powierzchnia tych nieruchomości wynosi 4875 m2. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze o symbolu PS oznaczającym obszar produkcji i zaplecza technicznego. Operat szacunkowy, który został sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, opiewa na kwotę 261 100 zł. Daje to wartość za 1 metr kwadratowy 53 zł i 55 groszy.
Należy dodać, że działka jest przeznaczona na sprzedaż dla przedsiębiorcy. W przyszłości powstanie dla mnie nieruchomość, w której własności będzie przedsiębiorca i oczywiście daje nam to tworzenie nowych miejsc pracy. Jednocześnie chciałbym nadmienić, że zgodnie ze zmianą uchwały nr 20, łamane przez 147 przez 08 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zmiany i obciążania nieruchomości oraz ich dzierżawy lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Rada Miasta wyraża zgodę na zbycie nieruchomości, której wartość przekracza 200 tysięcy złotych. Natomiast wybór formy sprzedaży należy do kompetencji burmistrza. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej sprawie. W tej sprawie Komisja Budżetowa już powiedziała, Komisja Planowania Przestrzennego Budownictwa, Komisja Infrastruktury Technicznej Ochrony Środowiska. Dziękuję. Komisja Spraw Społecznych Porządku Publicznego. Dziękuję. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby z Państwa zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Czy życzą Państwo odczytania treści projektu uchwały? Nie. Czy są jakieś pytania, uwagi do treści projektu uchwały? Nie widzę. Zatem przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 8 za fabryką? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę. Tak dla formalności, czy jest głos za? Przeciw, przepraszam. Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał głosu? Też nie widzę. 19 radnych za. Przechodzimy do następnego punktu. W kolejności to będzie 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta. To jest po punkcie A protokół 46. sesji Rady Miasta z dnia 29 kwietnia 2014 roku. Czy są uwagi do tego protokołu? Nie widzę. Zatem przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z tej sesji? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Stwierdzam przy dwóch głosach wstrzymujących, że Rada przyjęła protokół 46. sesji i podpunkt B przyjęcie protokołu 47. sesji z dnia 22 maja 2014 roku. Czy są jakieś uwagi do tego protokołu? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu 47. sesji z dnia 22 maja 2014 roku? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy dwóch głosach wstrzymujących stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła protokół z tej sesji. I punkt 8. Wolne wnioski. Proszę bardzo, Pan Przewodniczący Sasin. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja chciałem kontynuować temat, który był poruszany w zapytaniach dotyczący szpitala i zaproszenia Pana Dyrektora. Z tym, że te zapytania, interpelacje były kierowane do Pana Burmistrza, natomiast wspólnie z Radnym Traczem skierowaliśmy pismo do Pana Przewodniczącego, w którym wnioskujemy o zaproszenie Pana Dyrektora Szpitala tutaj na obrady sesji. Z przykrością przyjęliśmy tą sytuację, że dyrektor nie był zaproszony na dzisiejszą sesję, ale rozumiemy, bo tyle co było projektów uchwał do przyjęcia i napięty porządek obrad. Rozumiemy taką sytuację. Natomiast tak jakby przedłużamy tą prośbę wynikającą ze złożonego pisma, żeby zaprosić Pana Dyrektora na najbliższą sesję. Mówił Pan Przewodniczący, że może to udać się w lipcu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Może jedno słowo wyjaśnienia. Oczywiście tak, ja myślę, że chyba Państwo zdają sobie sprawę z tego, że to zbyt poważna sprawa, żeby ją rozważyć w ciągu kilkunastu minut przy tak
na przeładowanym wręcz porządku obrad. Dlatego chcielibyśmy poświęcić sesję, która może będzie miała mniej uchwał. I na tej najbliższej sesji obiecuję Państwu, że zwrócę się oczywiście do organu prowadzącego i do Pana Dyrektora o udział w tej sesji i rozmowę na temat szpitala, sytuacji szpitala, SPZ-u. Proszę bardzo o wolnych wnioskach. Czy ja mogę sprawę poruszyć? A, Pan Radny Jerzy Zwoliński, proszę. Kolejna rzecz, proszę Państwa, to tylko strefa
Aha, i w kuluarach tej nagrody mówiło się, proszę Państwa, wtedy jednoznacznie, to było moje również trzecie spotkanie z zarządem Mielca, bo dwukrotnie tutaj wcześniej zarząd Mielca był w pełnym składzie, proszę Państwa, łącznie z główną księgową. Mówiło się o tym, że te nasze lubartowskie grunty w tej stawce 10 w 2009 roku były najlepsze. Najlepiej przygotowane, najbardziej atrakcyjne i na pewno przyciągną potencjalnych przedsiębiorców. I powiem tak, proszę Państwa, ja bym nie reagował w ogóle na temat tych spraw zaszłości, z przeszłości, gdyby postępowano uczciwie. Gdyby powiedziano tak, do tego momentu to Ty zrobiłeś, to myśmy wykonali taki wysiłek. Ale ja na tej sali, w ciągu tej kadencji, proszę Państwa, słyszałem z ust jednego radnego, drugiego radnego, a szczególnie jednego radnego, że otóż stwierdzenie tego typu, ja ten cytat jestem w stanie znaleźć, że dzięki wyjątkowym umiejętnościom pana Bodziackiego powstały tereny i potencjalna możliwość Biedronki. I to było robione złośliwie, więc ja musiałem, jak gdyby, przecież to idzie informacja do społeczeństwa. Dlaczego, pytam, ta informacja ma być sfałszowana? Tylko ze względu właśnie propagandy, takiej chęci, takiej niewybrednej propagandy politycznej kreowanej przez wspomnianego radnego. Mam nadzieję, że wszyscy się domyślają, o kogo chodzi. Chyba tyle. I powiem tak. Nie znajdziecie Państwo w historii tej kadencji, żebym ja na ten temat pierwszy zabrał głos. Na temat wracania do przeszłości. I na sam koniec, panie burmistrzu, jednak mimo wszystko, co by nie powiedzieć, 10 rok, jednak 14 milionów to nie 8 milionów przyznawa, prawda? Dziękuję. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie radny Zwoliński, ja ani słowem nie wspomniałem dzisiaj o tworzeniu strefy ekonomicznej, ja mówiłem o ulokowaniu przedsiębiorcy. A grunt na medal też uzyskałem, się nie chwalę. Szanowni Państwo, jest istotna sprawa związana ze sportem miejskim. Kilkakrotnie w ostatnim czasie, pewnie do Państwa docierały te sygnały. Dzisiaj miałem spotkanie z przedstawicielami zarządu Lewartu, MKS Lewartu piłkarskiego, jak również z sponsorami, którzy przez lata wspomagają piłkę nożną u nas w Lewartowie, w związku z potencjalną możliwością wejścia tej drużyny do trzeciej ligi. Bo taka możliwość rysuje się, ona jest bardzo prawdopodobna, bo być może drużyna, która zyskała pierwsze miejsce, zrezygnuje z wejścia do trzeciej ligi i wtedy my bylibyśmy w tej drugiej kolejce. Jest to związane z pewnym i prestiżem naszego miasta, promocją, ale to myślę, że powinno może mniej nas kierować się tutaj w kierunku pozytywnego powiedzenia tak. Bardziej, tak jak obserwowaliśmy, obecna drużyna jest oparta na sportowcach naszych lokalnych. Po tych dwóch, trzech latach rozmów z zarządem, gdzie dostrzegaliśmy w przeszłości, że drużyna była oparta na piłkarzach zakupowanych z zewnątrz, nie oparta była na miejscowych sportowcach. Myślę, że ten atut pracy młodzieży, sportowców naszego miasta i najbliższych okolic, bo tam pojedyncze osoby są również w drużynie najbliższych okolic, to wydaje się, że nie powinniśmy powiedzieć piłkarzom, sportowcom, działaczom, sponsorom nie. Niemniej bytność w trzeciej lidze jest związana z większymi środkami, które należy ponieść. Są w trzeciej lidze takie drużyny jak Tomasowia z kilkunastotysięcznego miasta. Tutaj trzecia liga oparta jest na województwie lubelskim i na województwie podkarpackim. Jest chyba 18 drużyn w
występującej w lidze. W związku z tym zarząd, sponsorzy, działacze sportowi zwracają się z ogromną prośbą, żeby wspomóc drużynę w powiedzeniu tak dla stowarzyszenia czy Związku Piłki Nożnej na poziomie naszego województwa i ewentualnie, co za tym się wiąże, wspomóc tą drużynę w środkach finansowych na działalność. Dlatego też chciałbym, przepraszam, że w takim trybie, no ale to dzisiaj dopiero też ta sprawa się pojawia, ona jeszcze nie jest tak do końca, bo na dzisiejszym spotkaniu nie było odpowiedzi, że na pewno drużyna z pierwszego miejsca zrezygnowała, bo to jeszcze tej wiedzy jeszcze nie mają i zarząd klubu i działacze sportowi, natomiast spodziewają się, że drużyna pierwsza może powiedzieć nie. I wtedy no, my bylibyśmy przed odpowiedzią, czy nasza drużyna weszłaby do trzeciej ligi, czy też również by musiała zrezygnować. W związku z tym proszę Państwa o pomoc w podpowiedzi, w odpowiedzi zarządowi klubu, czy mają wchodzić ewentualnie gdzieś tam w najbliższej perspektywie widzieć większe środki finansowe na funkcjonowanie tej drużyny w trzeciej lidze. Dziękuję bardzo. Ja ten wątek tylko jeszcze dopowiem. Dobrze? Otóż zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to bardzo poważna decyzja, bo przede wszystkim finansowo, ale także zapewnienie bezpieczeństwa imprez, bo przecież z tym się wiążą również i zagrożenia. Jak Państwo wiedzą, jacy kibice, jakie drużyny uczestniczą w rozgrywkach i w związku z tym oczywiście to jest inny poziom niż czwarta liga. Dlatego chciałbym, żeby ta nasza decyzja była rozważna i proponowałbym, jeśli to jest możliwe, jeśli to będzie możliwe, na najbliższej sesji taką debatę przeprowadzić, żebyście Państwo też przygotowali sobie argumenty za i przeciw związane z udziałem naszej drużyny piłki nożnej w rozgrywkach trzeciej ligi. Nie wiem, czy to będzie możliwe, dlatego że przecież Związek układa terminarz, przygotowuje się do jesiennych już rozgrywek, więc nie wiem, ile czasu nam dadzą. Jeśli Żółkiewka powie nie, mamy nadzieję, że to jeszcze kilka dni potrwa, no to tak jak powiedział Pan Burmistrz, będziemy musieli odpowiedzieć tak albo nie. Jeśli odpowiedź będzie negatywna, jak Państwo wiedzą, pozostaje w trzeciej lidze drużyna, która miała spaść. Jeśli powiemy tak, to oczywiście my weźmiemy udział w tych rozgrywkach, które się wiążą, tak jak powiedziałem, z wieloma różnymi aspektami. Proszę to rozważyć i na najbliższej sesji, jeśli będzie to możliwe, będziemy na ten temat rozmawiać. Proszę bardzo, Pan Radny Marek Podkarczyk. Podobna materia, bo też dotycząca piłki nożnej, ale tej młodzieżowej. Ja chciałem tylko pochwalić i podziękować z mównicy. W imieniu rodziców zostałem do tego upoważniony. Rodziców chłopców rocznych 2002-2003 występujących w Musisze Lubartów, którzy byli w czerwcu na takim turnieju papieskim, szóstym zresztą. Dzięki trenerowi Juliuszowi Gruszankinowi braliśmy udział, znaczy chłopcy brali udział w turnieju bezpłatnie, czyli mieli zapewnione nocleg i wyżywienie. Nas kosztował tylko dojazd. Między innymi grali z takimi zespołami jak Widzew Łódź, jak Lech Poznań, jak Arka Gdynia, jak bodajże już nie pamiętam, a Wisła Płock. Jagiellonia Białystok, tak, także to był taki dosyć znaczący turniej. Chłopcy zajęli szóste miejsce na 10 drużyn, bardzo fajnie się spisali, przegrywali tam z tymi zespołami tylko po 1-0, więc super i tak dalej, ale chciałem jeszcze podziękować z tej oto mównicy niezwykłemu sponsorowi, niespodziewanemu, czyli arcybiskupowi Stanisławowi Budzikowi, który zasponsorował wyjazd chłopców na turniej papieski w Płocku. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Państwo zdążyli się zorientować. Ja tylko jeszcze raz to oficjalnie potwierdzę. W związku z moją rezygnacją przewodniczącym Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej został pan Jarosław Siwiec. Już się powiedział. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Pan radny Wyrzeszyński. Zdzisław, proszę bardzo. Nie wiem, jak to ubrać w słowa, żeby łagodnie to zabrzmiało. Były tutaj na tej sali formułowane prośby do burmistrza, żeby zaprosił dyrektora szpitala celem wyjaśnienia sytuacji. I prośba skierowana na piśmie pana Jana Ścisło do przewodniczącego. I pod to drugą podpisuje się obiema rękoma. Być może... I pana, tak, Tracza. Dotychczasowe prośby i próby skontaktowania burmistrza i tutaj z panem starostą, odpowiedź była jednoznaczna. Szanujmy kompetencje, szanujmy to, za co odpowiadamy. I wynikało z tego, że raczej do spotkania nie dojdzie. Być może teraz, popierając prośbę pana Jana i mając na względzie to, że mamy między wśród, tutaj wśród radnych pracowników ZOZ-u, specjalistów od spraw jakości pracy szpitala. Był na tej sali też wicestarosta odpowiedzialny za szpital. Można te sprawy popchnąć, ale być może jest większa szansa teraz, jeżeli o spotkanie poprosi pan przewodniczący, a nie pan burmistrz. Dziękuję bardzo. Ja wcale takiej pewności nie mam, ale oczywiście naturalnie wystąpię z prośbą o udział w sesji. Dyrektora SPSOS. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę. Wobec tego zamykam 48. sesję Rady Miasta. Bardzo dziękuję bardzo państwu za udział.